Czujesz duże zmęczenie rano? Masz problem ze wstawaniem? A może przez kilka godzin nie możesz dojść do siebie i dopiero po kilku godzinach czujesz pełną energię? Jeżeli tak, to obejrzyj ten film do końca, bo w tym filmie powiem Ci, co zrobić, aby budzić się z pełną energią i żeby zmęczenie poranne szybko znikało. Zapraszam do oglądania. Sen jest bardzo ważną rzeczą w naszym życiu, jak nie najważniejszą. Gdy będziemy źle spać, gdy będziemy też za mało spać, to nasza efektywność, ale też nasze zdrowie i generalnie nasze życie ulegnie pogorszeniu. Więc dobry sen i pełna ilość energii będzie wpływała na każdy aspekt naszego życia. Dodatkowo, gdy rano źle zaczniemy dzień, to możemy czuć się fatalnie przez cały dzień. Dlatego w tym filmie powiem Ci o rzeczach, które możesz wprowadzić do swojego życia, które poprawią jakość Twojego życia, przez co będziesz miał więcej energii i będziesz lepiej się wysypiać. Zacznijmy od snu. Gdy będziecie za mało spali, gdy jakość Waszego snu będzie beznadziejna, to nieważne, co będziecie robili rano, Wy i tak będziecie czuli się fatalnie. No chyba, że wypijecie 6 kaw. No ale kawa też ma swoje minusy. Jak będziecie pili za dużo kawy, no to też będzie to wpływało negatywnie na Wasze zdrowie. A poza tym, kawa nie zastąpi snu. I nawet gdy wypijecie kilka kaw, to nie da Wam tyle energii, co dobry i jakościowy sen. Dlatego musisz zadbać o ten sen. A co zrobić, żeby mieć dobry i jakościowo sen? Po pierwsze, musisz rano wystawić się na słońce. To jest ważne z punktu widzenia chronobiologii i dodatkowo z punktu widzenia melatoniny. Gdy wystawisz się na słońce, Twoja skóra przyjmie światło UV, co spowoduje produkcję serotoniny, która w odpowiednim momencie w procesie metylacji zamieni się w melatoninę. A więc czym dłużej będziesz na słońcu, tym będziesz mieć więcej melatoniny, a melatonina to jest hormon, który ułatwia zasypianie i który powoduje, że wchodzisz w odpowiednie fazy snu w odpowiednim momencie. Melatonina ma o wiele więcej korzyści, natomiast dzisiaj o tym nie będę mówić. Kolejną rzeczą, która wpływa na to, że będziesz lepiej spać, jest aktywność fizyczna. Dodatkowo badania pokazują, że zjedzenie wcześniejszego śniadania, to znaczy godzinę po przebudzeniu, a nie kilka godzin, również może wpłynąć na to, że Ty będziesz szybciej zasypiać i Twój sen będzie lepszy. Kolejną rzeczą, która jest ważna w kontekście snu, jest brak stresu wieczorem. Czyli Wy wieczorem musicie się zrelaksować. A stresy mogą być różne. Czy to może być trening, także nie trenujcie wieczorem. Oczywiście jak macie jakiś spacer czy lekką przebieżkę, natomiast nigdy nie róbcie intensywnych treningów wieczorem, bo to pogorszy Waszą jakość snu i też pogorszy zasypianie. Nie powinniście też pić kawy po 12, bo jak pokazują badania, kofeina może się metabolizować nawet 16 godzin. Więc jak ktoś ma duże problemy z zasypianiem, to praktycznie powinien wypić jedną kawę po wstaniu i więcej nie pić. Natomiast doświadczenie widzę, że dla większości osób picie kawy przed 12 nie będzie negatywnie wpływało na sen. Natomiast osoby, które już piją o 14, o 16, to może mieć rzeczywisty wpływ na to, że mamy problemy z zasypianiem i też z pogorszoną jakością snu. Dodatkowo wieczorem warto się zrelaksować. Czy to spędzić czas z rodziną, czy to poczytać książkę, czy to pomedytować, czy wziąć ciepłą kąpiel i się zrelaksować przy świecach. Tutaj metod relaksacyjnych jest mnóstwo, to zależy co po prostu lubicie. Ale ważne, żeby się zrelaksować, odstresować, wtedy zmniejsza się poziom kortyzolu, który ma wpływ na Waszą jakość snu i też zdolność do szybkiego zasypiania. Kolejnym stresem jest niebieskie światło. Niebieskie światło jest emitowane czy to z żarówek, ale najbardziej jest emitowane z wszystkich urządzeń elektronicznych, które mają ekran. Czyli komórki, tablety, laptopy, komputery, wszystkie takie urządzenia nie powinny być używane wieczorem. Natomiast ja wiem, że to nie jest możliwe, bo sam wieczorem używam tych urządzeń na przykład do pracy, ale jest na to rozwiązanie. Ja używam okularów blokujących niebieskie światło firmy EyeShield. One tak wyglądają. Także one blokują niebieskie światło, przez co mój sen jest lepszy i łatwiej mi się zasypia. Niebieskie światło niestety będzie powodowało to, że wzrośnie nam kortyzol. Oczywiście wpływa to też na aktywację zegarów biologicznych, przez co nasz organizm myśli, że jest dzień,
o 10 w nocy, więc tutaj mamy kilka mechanizmów, które wpływają na to, że niebieskie światło emitowane z ekranów nie będzie dobre dla naszego snu. Dlatego jest warto je blokować. Ja polecam firmę iShield, kod rabatowy macie w opisie tego filmu, ale to nie muszą być iShieldy, mogą to być inne okulary, ale jeżeli chcecie mieć dobry sen, no to niestety musicie się w takie okulary zaopatrzyć. Kiedyś nie było urządzeń elektronicznych, kiedyś wieczorem siedzieliśmy przy świecach, siedzieliśmy przy jakiejś lampie naftowej, więc te okulary nie były potrzebne. Ale wraz z rozwojem technologii, no niestety, mamy dużo źródeł sztucznego światła, przez co my teraz potrzebujemy nosić takie okulary, lub też możemy po prostu nie używać urządzeń elektronicznych. To też jest rozwiązanie. Najlepiej 3 lub 4 godziny przed snem już nie używać tych urządzeń. Albo zakładać okulary, które blokują niebieskie światło. To są najważniejsze rady, które Wam mogę dać, które wpływają na to, że Wasz sen i Wasza jakość snu się polepszy. Natomiast jeżeli chcecie więcej wiedzieć na ten temat, to dajcie mi znać w komentarzu, to zrobię dedykowany film na ten temat. Teraz przejdźmy do drugiej części tego filmu, czyli co zrobić rano, gdy już czujemy się fatalnie, żeby to zmęczenie bardzo szybko zniknęło. I tutaj mam 3 tipy. Po pierwsze, musicie wyjść na słońce. Słońce ustawi wspomniane zegary biologiczne, które wpływają na to, jak funkcjonuje wasz organizm. Gdy wasz organizm o 8 rano będzie wiedział, że jest 8 rano, to nasz organizm włączy odpowiednie kaskady hormonów, enzymów i tak dalej, przez co my staniemy się pobudzeni. Bo gdy nie śpimy, to potrzebujemy dużo energii do funkcjonowania, do wykonywania pracy i tak dalej. A jak nasz organizm będzie o tym wiedział, że jest godzina 8, a nie godzina 10 w nocy, to nasz organizm będzie lepiej funkcjonował. Bo tak jak wspomniałem, gdy o 10 w nocy nasz organizm będzie myślał, że jest 8 rano, to on wtedy będzie pobudzony. Ale gdy o 8 rano nasz organizm będzie myślał, że jest 10 w nocy, to co o 10 w nocy robi nasz organizm? Produkuje melatoninę, która nas zamula. No i o 10 w nocy też nie produkuje kortyzolu. A mamy taki coś jak cortisol awakening response, czyli kortyzol, który produkowany jest po przebudzeniu, a właściwie przed samym przebudzeniem, pomaga nam się obudzić, przez co my mamy rano tą energię. A więc gdy będzie zaburzony ten rytm, że my będziemy mieli kortyzol wieczorem, a rano nie będziemy go mieli, to wieczorem będzie nam ciężko zasnąć, a rano będzie nam ciężko wstać. Dlatego to jest bardzo ważne i właściwie najważniejsze. Drugie, co musicie zrobić, to wypić 2 szklanki wody. Od 0,5 do 0,7 litra wody z samego rana. Nasz organizm składa się głównie z wody. A więc gdy my będziemy odwodnieni, a tak się dzieje po każdej przespanej nocy, no bo my w nocy nic nie pijemy, to nasz organizm nie będzie prawidłowo funkcjonował. Woda nam jest potrzebna do wszystkiego. Oczywiście my też sami potrafimy produkować wodę, ale nie wystarczająco. Musimy ją dostarczać z zewnątrz. Dlatego wy musicie się nawodnić. Jeżeli nie lubicie smaku wody, to zróbcie jakiś napój, który będzie wam łatwiej wypić. Czy to wodę z cytryną i z miętą. Możecie też do tej wody trochę dodać miodu, czy nawet jakiegoś słodzika, aby ta lepiej woda weszła. Możecie zrobić jakąś herbatę, tylko ważne, żebyście nie pili od razu kawy po przebudzeniu, bo wy podbijecie jeszcze ten kortyzol, a za dużo kortyzolu to nie jest zdrowe. Poza tym wy wyrobicie sobie wtedy nawyk, że za każdym razem jak się przebudzicie i nie macie siły, to pijecie kawę, żeby się pobudzić. To nie jest rozwiązanie. Wasz organizm musi sam się pobudzić, a wy musicie tego go nauczyć. A picie kawy może w tym pomóc na początku, ale gdy wy będziecie ciągle korzystali z kawy jako waszego pobudzacza, to wtedy organizm się rozleniwi i sam nie będzie się chciał pobudzać. Więc wy się uzależnicie od tej kawy, a żadne uzależnienie nie jest dobre. Więc dlatego nie pijcie kawy od razu po przebudzeniu. Najlepiej jest wypić pierwszą kawę po śniadaniu, bo śniadanie zbija wam ten kortyzol, przez co ta kawa nie będzie wpływała aż tak negatywnie. No i trzecia rzecz, która wam pomoże obudzić się rano, jest poranny rozruch. Chodzi o to, aby dotlenić wasz mózg i wasz organizm. A jak wy rano się poruszacie, to zwiększy wam się ciśnienie, wasze serducho zacznie pompować więcej tlenu, więcej krwi, przez co wydokrwicie wasze tkanki, a przede wszystkim wasz mózg, co sprawi, że poranne zmęczenie
szybko zniknie. I co mam na myśli poranny rozruch? Może to być 5 minut ćwiczeń. Zróbcie jakieś pajacyki, przysiady, brzuszki, pompki i tak naprawdę to wystarczy, żeby pobudzić wasz organizm. Oczywiście najlepiej byłoby 10 czy 15 minut takiego porannego rozruchu, aby dobrze dotlenić organizm. Natomiast samo 5 minut już wystarcza. I też wam radzę zacząć od 5 minut, bo na początku może być ciężko. Znam to z własnego doświadczenia. Na początku, gdy budzimy się, no to nam się nie chce nic robić, tak? Myśmy najlepiej jeszcze poleżeli, pospali. Dlatego, gdy pomyślicie sobie, że jedna seria pajacyków, jedna seria brzuszków, jedna seria jakichś pompek, no to nie brzmi tak strasznie. I wtedy my możemy się zaprzeć i zrobić te ćwiczenia. A zobaczycie, że od razu to na was zadziała. I wam to się spodoba, bo nagle będziecie czuli się rano świetnie. Co spowoduje, że będziecie chętni dalej powtarzać ten nawyk. Bo wy doświadczycie takiej nagłej gratyfikacji, co pozwoli wam utrwalić ten nawyk. Polecam wam to spróbować, gdy ja to wprowadziłem do swojego życia. Od razu lepiej się rano czuję, mam więcej energii, jestem też bardziej produktywny, mam lepszy humor, więc same plusy. Tylko trzeba wyrobić ten nawyk, aby to codziennie robić. Nawet gdy jesteśmy na kacu, nawet gdy jesteśmy zmęczeni, niedospani, gdy mieliśmy ciężką noc, po prostu trzeba ten nawyk wyrobić. W tym filmie to będzie wszystko. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Kliknij łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, polecaj ten kanał innym, żebym mógł dotrzeć do większej ilości osób, a my widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.